Drodzy widzowie, zanim przejdę do tematu, o którym chciałbym dzisiaj trochę opowiadać, chciałbym was zachęcić do kupienia czy czytania nowego numeru Christianitas. To jest numer jubileuszowy, pismo istnieje od 20 lat. Wydaliśmy taki numer troszkę podsumowujący naszą działalność, a właściwie bardziej wykładający zasady, którymi kierujemy się w naszej publicystyce, naszych tekstach, też w jakiejś aktywności szerzej publicznej, w którą się angażujemy. Tutaj znajdziecie na przykład nasze jubileuszowe wystąpienia z tego spotkania jubileuszowego, jakie w zeszłym roku na jesieni zrobiliśmy w związku wtedy z okrągłą właśnie rocznicą jesienną 20-lecia. Bardzo zachęcam, też dużo innych materiałów. Zresztą te wystąpienia nie były rejestrowane, więc to jest jedna możliwość, żeby się z nimi poznać. Paweł Micarek, Piotr Kaznowski i ja, Tomasz Robiński, daliśmy jakby głos naszego środowiska w sprawach dotyczących Kościoła, filozofii, spraw społecznych. Zachęcam też, na naszym Facebooku można obejrzeć debatę, która się wtedy odbyła z udziałem Marka Jurka, doktora Justyny Melonowskiej, Pawła Grada, Tomasza Terlikowskiego, a wszystko prowadził Michał Barcikowski. Zachęcam do śledzenia naszego profilu, naszej strony i naszej działalności. Teraz chciałbym zająć się jednak tematem, który troszkę przycichł, mimo że też ja sobie przemyślałem różne sprawy, czyli że skandal związany z osobą Jean Vaniera, założyciela Arki i innych wspólnot, które jako swój charyzmat wybierały opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w znacznej mierze. Ponieważ to jest temat, który jest mi bliski, to znaczy sam przez lata byłem związany z jedną z nowych wspólnot, tak zwane nowe wspólnoty, do których należy MNS, Wspólnota Błogosławieństw, Chleb Życia, właśnie Arka i jeszcze można wymienić szereg mniej znanych wspólnot, które na przykład w Polsce nie funkcjonują. Ich taką cechą charakterystyczną było to, że chciały łączyć, być wspólnotami życia i łączyć różne stany życia, tak, w Kościele, czyli żeby księża, osoby konsekrowane żyły razem ze świeckimi, rodzinami, tak żeby kobiety i mężczyźni też żyli pod jednym dachem. Wydaje mi się, że ten projekt jakkolwiek, można powiedzieć, że piękny, tak, ponieważ sam wiem, jak w dobrym duchu to życie może się układać, jednak niestety wydaje się, że był pewnym błędem u samego swojego założenia i jakby afera związana z tym erotycznym mistycyzmem Jean Vaniera jest tylko jakby podsumowaniem i ostatnim być może aktem kolejnych skandali, jakie dotknęły tę wspólnotę, ponieważ skandale seksualne były związane też z Efraimem, z Filipem Madrem, czyli że ważnymi osobami założycielami Wspólnoty Błogosławieństw. Były skandale związane z władzą i relacjami wewnątrz wspólnoty, z panem Pascalem Pingo, czyli założycielem Chleba Życia, także założyciel Mardymin Filip, dominikanin, założyciel Szarych Braci, czyli wspólnot świętego Jana, również zresztą w powiązaniu z Jean Vanierem też jest niestety bohaterem skandali seksualnych i niestety był po prostu agresorem, który dopuszczał się molestowania kobiet. Oczywiście można powiedzieć, że to nieszczęśliwy zbieg okoliczności doprowadził do tego, że akurat w tym ruchu tak prężnie działających wspólnot znaleźli się tacy predatorzy, tak, którzy po prostu też zniszczyli wizerunek tych wspólnot. Myślę, że jednak problem jest głębszy, bo oczywiście mogło się to szczęśliwiej ułożyć i ci ludzie mogli nie ulegać pokusom, którym ulegali. Jednak sama ta formuła życia wspólnego jakby prowadziła do tego, że to niebezpieczeństwo pewnej takiej psychomanipulacji, wykorzystywania rzeczywistości duchowych, religijnych do właśnie nadużyć seksualnych była większa. Po pierwsze, jednak to wymieszanie stanów
w dużej mierze zaburzało autonomię poszczególnych tych stanów, sióstr wobec braci, wobec księży, rodzin wobec stanów tych żyjących w celibacie, a jednocześnie przekazanie często tej dużej władzy w wspólnotach świeckim, którzy byli niemal jak guru, niemal jak tacy półbogowie, tak, postrzegani we wspólnotach, sprawiało, że ta kontrola nad tymi wspólnotami kościoła była mniejsza, ponieważ jednak odpowiedzialność kapłana, odpowiedzialność zakonnika jest odpowiedzialnością, którą można łatwiej skontrolować, nad którą jest bezpośrednio biskup i biskup może w dosyć prosty sposób tę taką kontrolę i sprawować i też łatwiej może się tą władzą we wspólnotach posługiwać, w takim sensie, że wymieniać, jeśli potrzeba, odpowiedzialnych. Można powiedzieć, że właśnie na przykład wspólnota błogosławieństw dopiero wtedy, kiedy odrzuciła te swoje pierwotne założenia, niejako się uspokoiła i weszła w pewien normalny tryb funkcjonowania. To znaczy, że bracia zakonni, siostry zakonne, każdy zamieszkał pod swoim dachem, jak to się mówi, czyli że w jakiejś odrębnej przestrzeni, w obrębnej klauzurze rodziny uzyskały swoją autonomię, jaka jest im zgodnie z naturą przeznaczona. I można powiedzieć, że te wszystkie wewnętrzne tarcia, jakie wywoływało to wspólne życie razem, też po prostu te pokusy, które wynikały dla na przykład właśnie liderów wobec tego, że żyją obok nich kobiety, podczas gdy oni powinni być wiernymi małżonkami bądź wiernymi celibatariuszami, po prostu zniknęły. I rzeczywiście Watykan się tym zajął, ale zajął się po 40 latach prawie, tak? 40 lat, 30 kilka, 40 lat trwało to funkcjonowanie takiego wymieszania stanów. Ktoś mógł powiedzieć, no to był świetny, piękny pomysł, był wreszcie coś nowego w Kościele, no tylko, że właśnie okazało się, że Kościół nieprzypadkowo w swoim prawie wprowadził te rozróżnienia, nie pozwolił ludziom żyć razem, mnichom i mniszkom żyć razem pod jednym dachem, no, ponieważ to się zawsze kończy końcem życia mniszego, tak, de facto. A dodatkowo jeszcze, kiedy są pewne zależności władzy pomiędzy kobietami i mężczyznami, bardzo łatwo pojawia się zjawisko nadużyć seksualnych i wykorzystywania. Te pokusy, pokusa władzy połączona z pokusą erotyczną okazuje się nie do zniesienia. To jest też taki wątek, który wydaje mi się, że jest ważny i on nie był mocno podnoszony teraz przy sprawie Jean Vaniera. W ogóle zresztą cała ta sprawa jakby kręci się w dużej mierze w komentarzach wokół niego, natomiast znacznie mniej wobec zjawisk, jakie w Kościele były obserwowane. Moim zdaniem jest duża odpowiedzialność za te wydarzenia bezpośrednio biskupów, którzy w latach 70. te wspólnoty zapraszali do swoich diecezji, czy dawali im możliwość rozwoju. Prawdę mówiąc, były one puszczane po prostu wolnym biegiem. Tak? Biskupi w ogóle nie dbali o to, żeby tym ludziom dać formuły, jakie Kościół już wypracował, po to, żeby oni rzeczywiście mogli charyzmat, który gdzieś się wśród nich rodził, realizować. Bo przecież można było od samego początku w wspólnocie błogosławieństw, czy Szemenew, czy innym wspólnotom dać pewien kościec, pewne ramy, w których oni mogliby żyć. Oczywiście na początku lat 70., kiedy Kościół francuski był w głębokim kryzysie, raz, że sekularyzacyjnym, dwa, kryzysie posoborowym, który był też kryzysem mentalnym, tak? Takiego przekonania, że teraz o to wszystko w Kościele będziemy zmieniać. Biskupi myśleli, że to oto nowe porywy ducha, trzeba właśnie wszystko zmienić, trzeba pozwolić tym nowym żyć zupełnie inaczej niż do tej pory w Kościele się to działo. I mówię szczerze, te przestępstwa seksualne czy wykorzystywanie władzy w celach seksualnych nie było jedynym problemem. Problemem też był na przykład przymus pracy, to, że ludzie w pewnym zapale religijnym dawali się manipulować do pracy przekraczającej, czy do stylu życia przekraczającego ich ludzkie
możliwości. To nie zawsze była zła wola, to było właśnie brak tego rozeznania, jakie Kościół daje w życiu zakonnym. To znaczy, że nie można tylko nieustannie pracować i modlić się, zaniedbując sen, zaniedbując pożywienie, tak? Ponieważ często ten radykalizm przekraczał jakieś takie roztropne, jakiekolwiek roztropne granice i bez żadnej kontroli przewodników duchowych był przesuwany na czerwone, tak? Czyli że ciężka praca, mało snu, mało pożywienia, post, tak? Duża ilość czasu poświęcana na modlitwę, na uwielbienie, na liturgię. No i to się kończyło tym, że ludzie po prostu wypadali, wypalali się. Szybko się wypalali w ciągu kilku lat, tracili powołanie, tracili w ogóle religijność, padali jakąś religijność, taką religijną apatię i wypadali ze wspólnoty, a nie jeden wypadał i z kościoła, gdy znajdował się na marginesie i nie mógł się też znaleźć, odnaleźć potem w życiu świeckim, ponieważ jednak to głębokie doświadczenie najpierw wejścia w życie religijne, a potem wypalenia nim, no po prostu niszczyło takie osoby duchowo. Ja oczywiście też mogę powiedzieć, że był taki moment, że z żalem patrzyłem na te przemiany, jakie Stolica Apostolska zaczyna forsować, tak? Wobec na przykład wspólnoty błogosławieństw, która była mi bliska, ale z drugiej strony po latach widzę, że to było potrzebne, tak? Ponieważ z czasem okazało się, jak wiele problemów było po prostu przykrytych tą fajną atmosferą, dobrą atmosferą, często naprawdę niesamowicie chrześcijańską atmosferą życia w tych wspólnotach, że jednak za różnymi drzwiami różnych domów działy się rzeczy, które nie powinny się dziać i na pewno jednym z powodów było to, że nie stosowano się do przepisów bezpieczeństwa, jakie są w Kościele. Te przepisy bezpieczeństwa to jest oczywiście podstawa, to jest dekalog, to są prawa kościelne, to jest prawo kanoniczne, tak? To jest właśnie doświadczenie wielowiekowe życia monastycznego kościoła, no ale to wszystko gdzieś było w zapomnieniu i sprawy nie szły we właściwym kierunku. Jak mówię, wydaje się, że tutaj niestety rola biskupów była w tym wszystkim bardzo negatywna, to znaczy, że przez tyle dziesięcioleci nie interesowali się tym, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja poszczególnych wspólnot i w jaki sposób stosuje się tam różne celowo bądź nie techniki manipulacyjne, jak manipuluje się słowami Pisma Świętego po to, żeby na ludziach wymóc pewnego rodzaju zachowania czy podporządkowania, tak? Jak straszy się ich światem w sytuacji, kiedy chcą wspólnotę opuścić, ponieważ czują się zbyt obciążeni tym, czego doświadczają. Sam w jednej ze wspólnot razem z żoną doświadczyłem tego typu opresji, próby takiej manipulacji, zatrzymania we wspólnocie, zablokowania komunikacji w sprawach, które były po prostu źle poukładane w tej wspólnocie, tak? I jednocześnie presji, by pod żadnym pozorem nie opuszczać wspólnoty w tym czasie, kiedy tam mieliśmy przebywać, ponieważ będzie to jakiś rodzaj zdrady samego Boga. Więc wydaje mi się, że warto jeszcze raz podkreślić, że jak często mówimy, że człowiek nie jest dla szabatu, ale szabat jest dla człowieka, no to właśnie, czy człowiek nie jest dla prawa, ale prawo jest dla człowieka, to jest właśnie świetny przykład, że to prawo działa w ochronie człowieka, daje mu takie zasady, które pozwalają uniknąć wielu nieszczęść, które chronią go przed pokusami, chronią go przed jakimś działaniem nieroztropnym, irracjonalnym, popędliwym, pożądliwym, tak? Ponieważ dają ramy całego życia i w ramach tych ram życia zabezpieczają przynajmniej do pewnego stopnia jego duszę i w ogóle jego życie duchowe. Myślę, że sprawa Jean Vaniera jest tylko takim podsumowaniem całego niestety dosyć smutnego procesu najpierw powstawania, a potem w pewnym sensie upadku wspólnot, nowych wspólnot. No szczęśliwie wydaje się, że kolejne pokolenia, które w tych wspólnotach żyją, mają na tyle dużo jakby takiej siły, przekonania, że istnieje pewnego rodzaju dobro, jakie jednak zostało przez założycieli stworzone, więc te wspólnoty w większości trwają dalej, tak? Reformują się, można powiedzieć, na nowo się niemal rekonstytuują,
ale chcą zachować to życie, które zostało dane, i to są rzeczy, które nie muszą być sprzeczne, tak? Grzechy założyciela nie muszą koniecznie obciążać całości charyzmatu danego życia wspólnotowego. Ja się niestety z nowymi wspólnotami, no niestety, rozstałem, tak? Można powiedzieć, że poszedłem inną drogą. Być może mógłbym powiedzieć, że jest to związane w jakiejś mierze z problemami wewnętrznymi wspólnoty błogosławień, z tego, że przez wiele lat trwały konsekwencje tych skandali, jakie tam się wydarzyły w związku z założycielami, a także potem konieczności całego przeformułowania życia tej wspólnoty. Niestety nie udało nam się wtedy wspólnoty do Polski sprowadzić i poszliśmy inną drogą. Ja poszedłem z redakcją Chrystianita drogą, starą drogą świętego Benedykta, a wspólnota trafiła, jest teraz w Strzelcach Opolskich, dom, w którym mieszkają siostry Polki, także jeśli ktoś by miał ochotę się z nimi spotkać, to jest już taka możliwość. Same w końcu przyjechały, nie ściągnięte przez nikogo bezpośrednio z Polski. Jeśli macie jakieś swoje opinie na temat sprawy Jean Vaniera, piszcie proszę w komentarzach. Będę czytał z ciekawością, czasami może coś odpowiem, czasami może coś dopiszę. No dla mnie to jest jakoś tam zasmucająca niewątpliwie historia, ale też nie jestem nią aż tak bardzo zdziwiony, znając wcześniejsze doświadczenia wspólnot. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Dawno nie było filmu, ale wreszcie coś się pojawia. Mam nadzieję, że znowu wrócę do vlogowania. Też zapraszam na Chrystianitas, gdzie pojawiają się moje nowe komentarze. Także znów będę pisywał do rzeczy. Czytajcie, oglądajcie. Łapki w górę i cześć.